Całe życie Jana Pawła II jest czytelnym świadectwem, że wszystko w jego życiu zaczynało się od stóp Chrystusa Utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tajemnicą wielkości Jana Pawła II jest właśnie modlitwa, na którą codziennie przeznaczał kilka godzin. To dzięki mszy świętej, modlitwie i kontemplacji czerpał od Chrystusa miłość, mądrość, wiedzę i siłę, bo tylko Chrystus jest jedynym źródłem, w którym wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Zamiast zalet, ty uczysz się bać i już nie jesz co do nocy.
Święty Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy. To on uczył nas, jak się modlić i czym jest modlitwa. Mówił: jeśli naprawdę chcecie podążać za Chrystusem, jeśli chcecie, aby wasza miłość do Niego wzrastała, to musicie być wierni modlitwie. Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie. Bez modlitwy nasza wiara i miłość będą zamierać. Jeśli zawsze odmawiacie codzienne modlitwy i regularnie uczęszczacie na mszę świętą, to wasza miłość do Jezusa będzie coraz silniejsza. Wówczas wasze serca zaczną odczuwać głęboką radość i pokój. Mocno by mógł już.
zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Tobie zawierzam losy Kościoła, Tobie polecam mój naród, Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. To cóż cóż, Marii, to cóż cóż. W końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać.
Ojczyzno moja kochana Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia. Umiej być wdzięczna. Tymi słowami z dzienniczka siostry Faustyny pragnę Was pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy. W chwili, gdy przychodzi mi wracać do Watykanu, spoglądam raz jeszcze na Was wszystkich. Wielką radością dziękuję Bogu, że dane mi było znowu przebywać w Ojczyźnie. Żegnając się z Polską, pragnę Was wszystkich, drodzy rodacy, serdecznie pozdrowić. Tak wielu mnie oczekiwało, tak wielu pragnęło się ze mną spotkać. Nie wszystkim było to dane. Może za następnym razem. Niech Bóg, który jest źródłem życia, błogosławi Wam każdego dnia. Wraz z całą wspólnotą Kościoła w Polsce powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego: Jezu, ufam Tobie. Niezwykły autentyzm podążania za Chrystusem sprawił, że na wielu święty Jan Paweł II
wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa.
We slow.